Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15. Wybiła godzina 15, zatem czas na prosto z pieca wasz kącik kuszących wypieków w Radiu Afera. Witam się z wami jak zwykle Wojciech Nelec i zapraszam was na kolejny przegląd przepisów na słodkie bułeczki, chlebek i inne chrupiące pyszności. Przypomnę, że znajdziecie nas na Facebooku i na YouTubie, tam archiwalne odcinki. Na fejsie możecie dać znać, że jesteście z nami podczas tego odcinka, dając lajka czy komentarz dotyczący tego, o czym będziemy dzisiaj mówić. A oczywiście tradycyjnie, zanim przejdziemy do słodkich wypieków, wpierw przegląd wieści ze świata. Mam nadzieję, że wybaczycie mi ten suchy początek. Chciałem skorzystać z 1 kwietnia i wprowadzić was w lekkie zawirowanie podczas słuchania dzisiejszej audycji. Wydaje mi się, że już kiedyś chyba zrobiliśmy ten dowcip z Filipem, czyli twórcą audycji Prosto z kadru, i nie mogłem się powstrzymać, aby wykorzystać tą okazję. Tak już mówiąc zupełnie poważnie, dzisiaj będziemy przyglądać się adaptacjom DC Comics, dwóm serialom, jednemu zupełnie nowemu, premierze trzeciego sezonu innego, ale także również rzucimy okiem na nowy film z Shazamem, który miał niedawno premierę na świecie. Także podzielę się tutaj z wami moją opinią na temat tych trzech rzeczy, a te seriale to kolejno Gotham Knights i Superman and Lois, sezon trzeci właśnie. Natomiast przegląd newsów. Trzeba koniecznie oczywiście dać znać, że w tym momencie w Krakowie odbywa się kolejna impreza komiksowa. Potrwa do dnia jutrzejszego. Małopolski Festiwal Komiksu, który odbywa się w RTTC Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Impreza trwa już od 9 rano. W sobotę będzie trwać dosyć długo, bo jeszcze od 18.30 do 20.30, to jest zamknięcie soboty, odbędzie się bitwa komiksowa. Natomiast w niedzielę również będzie można odwiedzić festiwal, gdzie atrakcje odbędą się od godziny 9 do 15.30, a wśród gości znajdziecie m.in. Rafała Szłapę czy Sławomira Kiełbusa. Co jeszcze mamy dla was tutaj z newsów? No a propos imprez komiksowych, no to nasza lokalna impreza się powoli już zbliża, ponieważ też w kwietniu od 22 do 23 odbędzie się kolejna edycja Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej. Dowiedzieliśmy się, że będą okazyjne koszulki, pierwszy raz odnośnie festiwalu. Możecie to zobaczyć na Facebooku wydarzenia. Poznaliśmy też już powoli pierwszych gości, którzy nas odwiedzą również na tym wydarzeniu. Konkretnie jest to ekipa od Rzeź Zina II, więc przyjadą do Poznania na imprezę Tomksys, Zwyrkę, Łukasz Godlewski, ale będzie również jeszcze Kamil Dukiewicz, Przemek Jachnik, Slawik oraz Tomasz Kątny. Oczywiście będziemy jeszcze przypominać o imprezie w ramach tego, jak się będzie termin zbliżać. Kilka ciekawostek ze świata adaptacji. Spider-Man Into the Spider-Verse, film animowany, który wzbudził sporo pozytywnych emocji. Aktualnie czekamy na kontynuację Across the Spider-Verse. Natomiast dowiedzieliśmy się, że w czerwcu na NSC International Animation Film Festival swoją premierę będzie mieć short, który się nazywa Spider Within, który skupi się na Milesie Moralesie, który próbuje sobie radzić z podziałem obowiązków pomiędzy byciem Spider-Manem a swoimi obowiązkami zwykłego, odpowiedzialnego nastolatka. Nie wiadomo, gdzie ten short będzie dostępny po festiwalu, prawdopodobnie będzie to po prostu jakiś dodatek do kolejnego filmu w ramach Blu-ray czy wydania cyfrowego. A inna wieść ze świata adaptacji to Scott Pilgrim. Kojarzycie? Taki komiks Briana Lee O'Malley'a, który miał dosyć popularną adaptację filmową z 2010 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, od Edgara Wrighta. No to cóż, okazuje się, że dostaniemy anime,
Scott Pilgrim anime na Netflixie. I wyobraźcie sobie, że do ekipy głosowej wraca dokładnie ta sama ekipa, którą znacie z filmu aktorskiego sprzed tych kilkunastu lat. Także jeśli lubiliście tamten film, no to cała ta ekipa powraca, także jest na co czekać. I to by było na tyle, jeśli chodzi o przegląd wiadomości, który na dzisiaj dla Was przygotowałem, a my zaraz wybieramy się w świat ekranizacji na małe i duże ekrany przygód postaci z uniwersum DC Comics. Chciałbym dzisiaj zacząć od omówienia wrażeń z premiery serialu Gotham Knights. I mimo tej nazwy nie ma on nic wspólnego z grą Gotham Knights, która też wyszła pod koniec zeszłego roku, chociaż ma pewne wspólne elementy ze sobą do tego serialu, co jest w ogóle nadzwyczaj dziwaczną sytuacją. Gotham Knights jest jedną z produkcji, która została wyprodukowana dla kanału CW, czyli tego znanego, gdzie się pojawił Arrow, Flash i tak dalej. Tego typu produkcje, które tam trafiają właśnie robione na podstawie komiksów, zwykle mają dosyć takie różne oceny i często się zarzuca tym produkcjom widoczny niski budżet, nie zawsze trafnie rozpisane scenariusze. No bywa bardzo różnie. Dlatego też, kiedy ogłoszono serial Gotham Knights, to z pewnością już sam fakt, że trafił na konkretną stację, już budził pewne obawy, a potem już kompletnie, kiedy ujawniono szczegóły fabuły, ponieważ jest to serial osadzony w Gotham City, w którym Batman umiera i nie ma Batmana. Tak jest, serial jest o tym, jak Batman umiera i głównym bohaterem jest syn adoptowany przez Bruce'a Wayne'a, który nie wiedział, że Bruce Wayne to Batman. I jest to zupełnie nowa, oryginalna postać, która nazywa się Turner Hayes. I to znów jest czymś dosyć niespodziewanym, co prawdopodobnie też troszeczkę mogło wytworzyć pewien dystans pomiędzy widzem a samym serialem. I też generalnie cała ekipa postaci, która występuje, to jest taka dosyć specyficzna mieszanka, bo mamy tutaj Duelę, czyli córkę Jokera, taką postać dosyć już starą, jeśli chodzi o pochodzenie, bo to jest koncept już istniejący od dosyć wielu, wielu lat i rzadko się przewijający ponownie. Pojawia się Carrie Kelly, która jest Robinem i Carrie Kelly jest Robinem, która funkcjonowała w komiksie Franka Millera Powrót Mrocznego Rycerza. Pojawia się Harper Row i Cullen Row, rodzeństwo, które wprowadził Scott Snyder w swoim ranie w komiksach z Batmanem na początku, to był 2010 albo 2011 rok, jeśli mnie pamięć nie myli, chyba 2011. Pojawia się Stephanie Brown, postać, którą już znamy od kilku dekad, jeśli chodzi o komiksy DC Comics i Batrodzinę. No i się przewija jeszcze Harvey Dent, którego gra swoją drogą Misha Collins, tutaj powinni osoby skojarzyć, które oglądały Supernaturala. I tak, jest Misha Collins jest Harveyem Dentem. Nie Two-Face'em, Harveyem Dentem. To jest istotna informacja. I serial opowiada o nagłej śmierci Batmana, zaś osobami, które są oskarżone o tą śmierć, to jest jego własny adoptowany syn i ekipa Duela, Harper Row i Cullen Row. Także jest to dosyć, powiedziałbym, bardzo specyficzna fabuła, która na papierze rzeczywiście brzmi troszeczkę kontrowersyjnie. Być może to też wynika z tego, że wiele osób by chciało po prostu zobaczyć serial, w którym w końcu się Batman normalnie pojawia i mamy go jako głównego bohatera, a tak to wiecznie gdzieś tak oscylujemy wokół, bo mieliśmy Batwoman, tylko jakieś nawiązania w innych serialach typu Arrow czy Flash. Nigdy się tak jakoś konkretnie nie pojawił w stroju. W trakcie jednego z crossoverów Kryzysu na Nieskończonych Ziemiach mieliśmy Kevina Conroya, który się wcielił Bruce'a Wayne'a, który no nie założył swojego stroju Batmana, ale się pojawił jako Bruce Wayne. Także no jeszcze jest Titans, gdzie jest Bruce Wayne, ale go prawie właściwie w ogóle nie widzimy jako Batmana. Także no jest to tak dosyć specyficzna sytuacja. I czy rzeczywiście ten serial jest taki, który, czy cechuje się takimi rzeczami, które
często się przewijają i są krytykowane w tych innych serialach. I tak, i nie. Pierwszy odcinek sprawia wrażenie właśnie takiego typowego odcinka pilotażowego, gdzie fabuła się bardzo śpieszy, gdzie dużo rzeczy się, jest dużo ekspozycji, wytłumaczenia co czym jest, kto kim jest, jakie ma z kim kto relacje. Dialogi są ckliwe, raczej kiepskiej jakości, bardzo nienaturalne. Chciałem powiedzieć sztywne, ale to trochę nie w tą stronę tak właściwie. Wszystko jest takie trochę bardzo dziwaczne. Dziwaczne, pośpiesznie zrobione. Znacznie lepiej się akcja rozwija pod koniec pierwszego odcinka i w odcinku drugim, gdzie wszystko już nabiera znacznie lepszego tempa, dialogi są już trochę lepiej rozpisane, postaci są znacznie bardziej ciekawiej pokazane i co mnie najbardziej zaskoczyło, to postać tej Dueli, czyli tej córki Jokera, jest przedstawiona całkiem fajnie. Aktorka, która ją gra, też sobie świetnie, chyba świetnie się bawi przy przyganiu tej postaci, co widać wtedy, bo bardzo dobrze się to ogląda. Misha Collins jako Harvey Dent jest taki jest takim po prostu prostym, miłym człowiekiem. Postać Turnera Hayesa troszeczkę była irytująca właśnie w tym pierwszym odcinku, ale najlepiej te wszystkie postaci działają, kiedy są razem na ekranie i mają ze sobą interakcje, które moim zdaniem są całkiem nieźle rozpisane. Nie będę chciał za bardzo wchodzić w szczegóły, kto tak naprawdę jest prawdopodobnie odpowiedzialnym za śmierć Bruce'a Wayne'a Batmana i co zostaje konkretnie wprowadzone jako ten element, kto jest głównym złym i tak dalej, bo to jest taka w sumie niespodzianka, którą zostawię wam do odkrycia i tylko w sumie powiem dla tych, co już oglądali, albo żeby się zapamiętali później, jak będziecie oglądać. Moim zdaniem to jest całkiem nieźle wprowadzone, wygląda to całkiem sensownie i ma to sens. Największą wadą tego serialu jest to, że próbuje on nam pokazać, jaka to jest wielka tragedia dla naszego głównego bohatera Turnera, że stracił ponownie rodzinę. Stracił swojego ojca, który go adoptował. I przez to, że to też jest oryginalna zupełnie postać, nie czujemy w ogóle tej więzi, tego tragizmu i dramatu, bo nie poznaliśmy w ogóle relacji między tą dwójką. Prawdopodobnie zobaczymy może jakieś flashbacki później w sezonie, ale ciężko jakkolwiek się przejąć głównym bohaterem i jego tragedią. Dlatego też znacznie jest lepiej wtedy, kiedy on pracuje z innymi postaciami, ponieważ wtedy nie skupiamy się na tym, że ojejku, miałem taką piękną relację ze swoim ojcem, ale nawet nie wiedziałem, że jest Batmanem i to jest wszystko takie bardzo dziwne, nietypowe. A kiedy współpracuje z innymi i widzimy też te inne postaci, to jest to znacznie lepsze. Carrie Kelly, która tu występuje jako Robin, w ogóle też moim zdaniem całkiem fajnie tutaj działa. Natomiast w sumie trochę żałuję, że jej kostium, w którym się pojawia, jest takim po prostu zwykłym, ciemnym strojem, nie ma żadnego jakiegoś charakterystycznego elementu nawiązującego do klasycznych strojów Robina i nie chodzi mi, że powinien wyglądać jeden do jeden, ale żeby jakieś takie, wiecie, akcenty się przewinęły. Są tylko takie te zielone gogle, które nawiązują do tych okularów, które Kelly nosiła w komiksie Powrót Mrocznego Rycerza. I tak jak wspomniałem wcześniej, jest to nadzwyczaj zabawne, że dostaliśmy pod koniec zeszłego roku dostaliśmy grę Gotham Knights, która zaczyna się śmiercią Batmana i dostaliśmy serial Gotham Knights, który też się zaczyna śmiercią Batmana, ale te dwie rzeczy są absolutnie zupełnie od siebie różne. Także jest to dziwne i obawiam się, że ten serial raczej nie przetrwa dłużej niż jednego sezonu. Także wydaje mi się, że po prostu to, ile zostało teraz przygotowane dla nas, to będzie już po prostu wszystko, kiedy już serial się zamknie na tym pierwszym sezonie, bo no, przyjęcie też ma dosyć mieszane, aczkolwiek ja nie uważam, że jest ten serial jakoś bardzo zły, ma swoje lepsze momenty, są rzeczy, które mogły być zdecydowanie lepiej wyreżyserowane, lepiej napisane, ale zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Jest kilka obiecujących rzeczy, jest trochę fajnych nawiązań do komiksów dla osób, które kojarzą, także
no, mogło być gorzej, może tak powiem. I szczerze mówiąc, będę śledzić ten serial dalej i jestem naprawdę ciekaw, jak się wszystko potoczy dalej. Także Gotham Knights zapowiadało się dosyć kiepsko wedle opinii takiej szerszej, ale wcale tak źle nie wyszło. Kolejny serial DC Comics prosto z kadru w dzisiejszym odcinku. Superman and Lois. Trzeci sezon właśnie wystartował i to jest jedna z produkcji, którą ja osobiście lubię. Miała sporo fajnych momentów w dwóch poprzednich sezonach i naprawdę ma dosyć wciągającą fabułę, zarówno pod tym kątem, że jest to serial, gdzie dzieją się rzeczy super bohaterskie, i te rodzinne, bo mamy Clarka Kenta, Supermana, Lois Lane, mamy ich dwójkę dzieciaków, mamy Jordana i Jonathana i całą tą otoczkę Smallville, ich najbliższych przyjaciół, no i te różne wydarzenia, które się dzieją. No, drugi sezon, no cóż, w drugim sezonie dosłownie uratowano cały świat przed zagładą, a właściwie nawet dwa światy uratowano przed całkowitą zagładą, więc wypadałoby, żeby mogli nasi bohaterowie wszyscy odetchnąć z ulgą, prawda? No i rzeczywiście ten sezon się zaczyna tak dosyć bardzo optymistycznie, wesoło. Mamy popychane do przodu wątki takie bardziej osobiste, personalne poszczególnych postaci. I to nie jest tak, że wszystko się super fajnie dzieje i jest nudno. Ja bym powiedział, że po prostu fajnie się przyglądać temu, jak te postaci się zmieniają, w jakim kierunku ich życie się dalej toczy, jak Superman trenuje swojego syna na to, aby pełnił lepszą rolę ze swoimi supermocami, a z kolei Lois drugiego syna na przykład przygotowuje do egzaminu zdania prawa jazdy. Jeszcze w tych pierwszych dwóch odcinkach nie poznaliśmy Lexa Luthora, który ma się tutaj pojawić, także ja jestem bardzo ciekaw, co z tego wyniknie. Natomiast poznaliśmy innego złoczyńcę, który nam tutaj będzie głównie prawdopodobnie przez cały sezon przeszkadzać naszym bohaterom. Bruno Mannheim, który jest przywódcą organizacji takiej jak Intergang. To jest oczywiście rzecz z komiksów DC Comics. Intergang właśnie jest taką zorganizowaną grupą przestępczą, która pobierała technologię nowych bogów z planety Apokolips od Darkseida. Czy rzeczywiście tutaj będziemy mieć jakieś powiązanie z tym, to jeszcze ciężko powiedzieć, ale poznaliśmy już szefa, jakieś tam przebłyski jego planów na to, co szykuje dla Metropolis i jak będzie mu przeszkadzać. No i oczywiście Bruno Mannheim już był troszeczkę zatizowany na końcu drugiego sezonu i Lois Lane się tutaj już nim interesuje, także z pewnością będzie to dosyć niełatwa potyczka. I właściwie teoretycznie mógłbym powiedzieć tyle, że to jest naprawdę bardzo fajny, solidny początek sezonu, który właśnie popycha postaci w jakieś interesujące wątki. Ale jest jeden wątek, którego nie chcę za bardzo zaspoilerować. Dotyczy jednej z postaci i mam nadzieję, że będzie on potraktowany z odpowiednim szacunkiem, ten wątek, bo niestety obawiam się, że skończy się na tym, że będzie silnie powiązany z tymi wszystkimi różnymi cudami superbohaterskimi i tak dalej, i wszystko się skończy pięknie, ładnie, w cudowny sposób. Ale póki co trzymam kciuki, że tak do końca nie będzie, że to właśnie będzie bardziej ludzko i poważnie potraktowane. Jedna z postaci dowiaduje się o czymś, co wywraca jej życie praktycznie do góry nogami. I to jest rzecz, która wywraca do góry nogami, może wywrócić do góry nogami życie każdego z nas. W sensie widza, osoby, która żyje w takim świecie bez super bohaterów, jeśli mogę tak to powiedzieć. I jest to sytuacja, która wprowadza naprawdę dużo zamieszania w życiu tej ekipy postaci. I jest to, no cóż, to może tkliwie zabrzmieć, ale widziałem, że w kilku serwisach tak to się określa, że ta postać natknęła się na największego dotąd przeciwnika swojego losu i życia, na jakiego można się natknąć.
Jestem bardzo ciekaw, jak ten wątek zostanie poprowadzony dalej, jak on wpłynie na poszczególne postaci, jak twórcy postanowią pokazać to wszystko dokładnie i czy będzie ten należyty szacunek dla tego wątku, bo jeśli tak będzie, to będzie to ogromny plus z mojej strony dla tego serialu. I myślę, że ten sam wątek znów jakby wprowadza to ugruntowanie do tego, że z jednej strony mamy tego Supermana, ale mamy też tą drugą część, bardziej rodzinną, tą taką przyziemną. O, tego słowa wcześniej szukałem. Także jestem strasznie zaintrygowany, poruszony i jestem ciekaw, co też się wydarzy dalej. Moim zdaniem jest to solidny początek tego trzeciego sezonu i zapowiada się całkiem, całkiem nieźle. Zatem Superman and Lois, sezon trzeci. I na sam koniec audycji wrażenia z seansu filmu Shazam, Gniew Bogów. To jest sequel do filmu Shazam z uniwersum DC Comics. Ponownie za tą produkcję odpowiada reżyser David F. Sandberg. Film miał premierę, jeśli dobrze pamiętam, 2 tygodnie temu na całym świecie. Jest to kontynuacja przygód Billego Batsona Shazama i jego rodziny, która również zyskała moce wskutek wydarzeń filmu poprzedniego. I kontynuacja skupia się na tym, jak Billy próbuje jakby tutaj, wiecie, ogarnąć tą rolę jakby tego Shazama, tego przywódcy, żeby koordynować działaniami całej rodziny, żeby skutecznie ratować miasto, w którym żyją, przed różnymi niebezpieczeństwami. I nie do końca im to dobrze wychodzi i właściwie są zmorą swojego miasta, w którym zostawiają sporo zniszczeń, mimo tego, że próbują mimo wszystko ratować ludzi z niebezpiecznych sytuacji. W międzyczasie pojawia się ten gniew bogów tytułowy w postaci 3 córek Atlasa, które chcą odzyskać pewien artefakt powiązany właśnie z poprzednim filmem i niejako się też zemścić i też odzyskać coś, co im tym córkom odebrano i jest też ściśle powiązane z konsekwencjami tego pierwszego filmu. Ja na początku byłem średnio przekonany do tego wątku, szczerze mówiąc, do mieszania się z mitologią, do bogów i tak dalej, bo bałem się, że ten film zatraci coś, co było bardzo ważne w pierwszym filmie, czyli wątek rodzinny, że mieliśmy do czynienia z takim luźniejszym, superbohaterskim podejściem, młode postaci, zupełnie inna perspektywa. Film, który pokazywał rzeczy niełatwe, które prawie chyba nigdy się nie zdarzają za bardzo w tego typu filmach, w tego typu opowieściach superbohaterskich na dużym ekranie. Cały wątek z biologiczną matką od Billego naprawdę mnie bardzo poruszył i zaskoczył w pierwszym filmie, na plus, pod kątem tego, jak został rozwiązany. I miałem dużą obawę, że po prostu zabraknie nam tego serducha w tej drugiej części, że to będzie bardziej taka superbohaterska nawalanka. I okazało się, że się bardzo myliłem. Przeciwniczki od naszych głównych drużyny bohaterów właściwie nie są tak zwykłymi, po prostu płaskimi, złymi osobami, które przyszły walczyć o swoje i nie wiem, zniszczyć cały świat czy coś takiego. Sandberg wpadł na dobry pomysł na to, jak stworzyć jakąś analogię pomiędzy tym, co się dzieje w życiu Billego Batsona Shazama i całej rodziny, i tym, co się dzieje z córkami Atlasa. Nie chcę tutaj za bardzo zdradzać szczegółów, ale ich motywacje działań są całkiem konkretnie uzasadnione i mamy tutaj rzeczywiście konflikt, który w jakiś sposób trzeba by było rozwiązać. Każda z tych córek Atlasa też w sumie ma trochę inny powód i inne potrzeby do zrealizowania, co zamienia właśnie tą potyczkę w coś troszeczkę więcej niż takie typowe superbohaterskie łobudu. Ale nie zrozumcie mnie źle, jest tutaj dużo superbohaterskiego łubu-dubu, ale dobrze zrealizowanego, ponieważ ten film jest nadal dobrą rozrywką, z dobrymi żartami, dobrymi scenami akcji. No i nie zgubiła się, nie, ten film nie zgubił swojego serducha. Jest naprawdę go bardzo, bardzo dużo. Mój właściwie jedyny największy zarzut, lekkie rozczarowanie dotyczy podziału czasu antenowego, jeśli mogę tak to określić, na poszczególne postaci, ponieważ jeśli chodzi o drużynę Shazama, to jest ona dosyć rozległa, ale mimo to
Najwięcej czasu mamy tutaj dla Mary Marvel, Freddiego Freemana i dla Billego Batsona. No a mamy jeszcze przecież całą resztę tej ekipy, która oczywiście ma jakieś swoje pojedyncze sceny, ale ewidentnie znowu nie udało im się bardziej zabłysnąć w tej części tak jak w poprzedniej. I zdawałoby się, że zakładałbym, że po prostu w trzecim filmie byśmy zobaczyli trochę więcej Eugenia, trochę więcej Pedro, trochę więcej Darli, aby się mogli wszyscy bardziej wykazać, ale film nie osiągnął zbyt dużego sukcesu finansowego i też nie był aż tak bardzo dobrze przyjęty przez krytyków, co mnie bardzo zdziwiło, ponieważ pierwszy film był bardzo dobrze przyjęty, a drugi film moim zdaniem daje po prostu więcej tego samego co pierwszy, tylko z inną trochę fabułą, z innymi trochę wątkami, inaczej prowadzi, wprowadza inne poważne elementy do rozwoju postaci Billego Batsona i rozważa na temat czym jest rodzina i tak dalej. I bardzo mnie zdziwiła to chłodne przyjęcie. Film nie zarobił zbyt dużo, też nie wiem dlaczego. Dużo czytałem słów o tym, że ludzie po prostu nie wiedząc, czy to jest, czy nie będzie częścią konkretnego uniwersum filmowego, jest powodem, dla którego nie chcieli pójść na ten film. I moim zdaniem to jest absurd, że teraz chcemy definiować, czy warto pójść na film ze względu na to, że jest częścią konkretnego uniwersum filmowego, a nie po to, żeby, wiecie, zobaczyć dobry film, a moim zdaniem to jest dobry film. Także dla mnie to jest całkowicie absurdalne. Jeśli wam się podobał pierwszy Shazam, to nie możecie ominąć dwójki. Moim zdaniem to jest solidny film. Wydaje mi się, że troszeczkę gorszy od jedynki, ale nadal dający tyle frajdy, tyle serducha. Mega przyjemnie się oglądało te postaci znowu na wielkim ekranie. Bardzo się cieszę, że ten film wyszedł. Chciałbym, aby powstała kontynuacja z tą ekipą, ale no cóż, jest to chyba już prawie że przesądzone, że prawdopodobnie tego nie ujrzymy. Także Shazam, Gniew Bogów, ja osobiście serdecznie polecam. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Przypomnę, mówiliśmy o adaptacjach DC Comics, starcie serialu Gotham Knights, starcie trzeciego sezonu serialu Superman and Lois, no i film Shazam, Gniew Bogów. Dzięki za spędzenie tej godzinki właśnie z nami z Prosto z Kadru i mam nadzieję do usłyszenia już za tydzień. Cześć! Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham Prosto z Kadru. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z Kadru. W każdą sobotę o 15:00.